ile w Suwałkach i powiecie ziemskim suwalskim sytuacja epidemiczna zdaje się stabilizować, o tyle w sąsiednim powiecie sejneńskim poniedziałkowe statystyki są mało optymistyczne. Według rządowego raportu w mieście Suwałki w minioną niedzielę odnotowano zaledwie 5 nowych zakażeń potwierdzonych testem. W powiecie ziemskim zaledwie 2. Tymczasem w powiecie sejneńskim, liczącym znacznie mniej ludności, w ciągu minionej doby infekcje koronawirusem testy potwierdziły u 20 osób. Biorąc pod uwagę wskaźnik na 10 tysięcy mieszkańców, powiat ten znalazł się na samym szczycie podlaskiego rankingu. Wskaźnik obliczono na ponad 10. Suwałki w tym zestawieniu są na 6. miejscu w województwie, ale ten wskaźnik jest w mieście na poziomie 0,72. W powiecie ziemskim suwalskim, plasującym się na 8. miejscu, wynosi zaledwie 0,56. Zakażeń patogenem nie wykryto w 3 podlaskich powiatach: kolneńskim, zambrowskim i monieckim.